Siemaneczko moi drodzy i zapraszam na kolejny odcinek z Creativerse oczywiście. Dzisiaj będziemy trochę się brać za jakąkolwiek budowę w ogóle w tej oto grze. Jaśkian jeszcze jest na serwie, on tutaj zaczyna rozbudowywać naszą bazę. Tylko... jeszcze niedługo, że tak powiem, on musi iść. Piotr poszedł sobie na CS-a, no a ja tu chyba zostanę w najbliższych minutach sam. No i będę sobie tutaj klepał. Zobaczcie, jaka moc jest rękawiczki tej najlepszej. Illuminate Glove, tak? Rękawica. Nie skraftowałem. Po prostu epicka. Tutaj jeszcze kopiąc to wszystko, natrafiłem na węgiel. Lol. Jeszcze wykopię węgla. Nigdy nie za mało, dlatego też będę to używał tych ekstraktorów, aby to wykopać. Dzięki Jajo w ogóle za podpowiedzi, które tam piszesz, bo ty też grasz w tą grę, mówiłeś już od bardzo dawna. Ja to właśnie dawno tego nie grałem i trochę się pozmieniało. On mi tutaj pisze w komentarzach non stop, co robić jak najlepiej. Także dał wskazówkę na przykład do robienia tych super nowych ekstraktorów. No i muszę powiedzieć, one są bardzo wydajne. Póki co najwydajniejsze i nie mam miejsca wyku. Super, o to właśnie. Mógłbym trochę, kurczę, skraftować. Nie mam miejsca wyku, muszę je wszystko wykorzystać teraz, bo będę ogólnie też jeszcze kraftował te skrzynki. Wiecie, jak wcześniej robiłem, nie? Teraz już bazy na pewno nie będę zmieniać. Tylko będę tutaj wszystko kraftował. Aha, tylko że nie wystarczy mi tutaj rzeczy na to wszystko. Czekaj, diaksów nie chcę, tego też nie chcę. To jak najbardziej, a tu zamienimy sobie trochę właśnie tych oto... Nie wiem, czy mi miejsca wystarczy. Ale powoli, powoli sobie damy radę, bo... Będę właśnie sprzątał, że tak powiem. Tego mamy już masę. To jeszcze zrobimy sobie raz tego. Narobimy sobie masę skrzyny. No i będę przynosił sobie tak poniekąd właśnie te wszystkie graty wokół, bo w końcu będę chciał się zabrać za to, aby tutaj w końcu coś powstało, aby tutaj miało w ogóle... coś znaczenie, tak? Żebyśmy mogli to w ogóle... Nasza siedziba, nasza chata czy coś. A tu na razie nic. Na razie nic. Wyspa tylko. Kamelon. Już chcę, żeby z niego zebrać ity, no ale nie mam na to czasu. Tak to wykopaliśmy. Zaczął robić sufit, ale jeszcze nie skończył. Zobaczymy, jak to wszystko wykończymy. Póki co. I ty kraftowe trzeba będzie, żeby tutaj ładnie wykończyć. Mi się wydaje, że teraz miejsca mamy dużo, nie to co wcześniej w tej jaskini. W sumie tam też było dużo miejsca, no ale tutaj mamy powiedzmy równe kąty, nie? Pyk, pyk, pyk. No i co najlepsze jest z tego, że tutaj można w sumie kopać doły w nieskończoność, że tak powiem. Zobaczymy, jak to w ogóle nam... Jak to też wszystko powstanie. Czy w ogóle rozbudowywać się... rozbudowywać się, kurczę, pod ziemią czy na zewnątrz, zresztą zobaczymy. Co potrzeba Jaśkiem. Globe of Globe? Nie mam tego. Idź, no Boże, co? Idź, ubi... Kamelony. Z tego właśnie dostaje się te gluty. Bo on chce tutaj skraftować te diaksowe właśnie szyby. Czy tam okno, co to jest? Diamond glass. No i tego jeszcze nie ma. No ja niestety też nie mam, jak tutaj możecie widzieć. I znowu mi zabrakło miejsca. Jesus. Ten odcineczek będzie nawet dosyć długi i nie bardzo aż taki, kurczę, wyczerpujący pod względem wiedzy Creativerse.
No po prostu będziemy sobie budować. A wiecie jak to jest budowanie? Od czegoś w sumie trzeba zacząć, także... Damy radę, nie? Czyli stone, stone... Miejsca tutaj nie ma. Woda tu niepotrzebna. Wolę włożyć to. I to. No piasku też na razie w sumie nie potrzeba, to możemy co innego. Co ja tam jeszcze schowam? Na razie to i to mi nie będzie potrzebne, tylko czekajcie. To jak włożę... To włożę to w jedną skrzynkę, żeby potem tego nie szukać. Miód będzie mi potrzebny jak najbardziej. Zobaczymy jak się mają te ity. To jest wszystko, no ale tu jeszcze nie. No ale w każdym bądź razie więcej skrzynek mogę już craftować. W sumie to nie są najlepsze skrzynki. No ale te mi się najbardziej podobają jakoś. Bo tutaj jeszcze jest taka skrzynka, ale ona bardzo potrzebuje, no jak widzicie, tych dobrych itemów, które daje właśnie ten kameleon. Taki tego gluta. Bardzo rzadkie to jest. To też jeszcze można zrobić, no ale... To mi się wydaje najbardziej praktyczne, że... O. Także chyba mam nawet wystarczająco ich, 52. Co? Nie będę długo to? Spoko. Ja tam idę tylko pomóc ci kopać. Potem trzeba będzie właśnie ozdobić. Dobra, ziomek idzie, siema Jasken. Jak będę mógł, to ci uzbieram właśnie te gluty. W tym momencie będę chciał tutaj jakoś wykończyć. Zobaczymy jak tutaj powstanie nasza baza. Aż jestem ciekaw, czy w ogóle tak długo ze mną wytrzymają i będą grać. Żeby tutaj w ogóle coś ugrać, bo wiecie, bardzo dużo tutaj trzeba grać. Bo to już trochę ten głos staje się denerwujący od tych. A nie, to są procesory, a nie te. To jednak były procesory. Bo już myślałem, że to właśnie ekstraktory tak dźwięki wydają. A już mi wystarczy tych dźwięków. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i tutaj mamy pół wideo, kurczę, jak Peter kopie właśnie podłogę. Czekajcie, damy jedną na drugą postawić? Nie, nie da się, szkoda. Bym jedno zabrał, żeby była ta w powietrzu. Ale ta rękawica jest dosłownie epicka. No, w razie by wam było nudno, przywińcie po prostu wideo i zobaczcie co się dzieje. Jako następne, tak? Bo zrobię takie powiedzmy jedno, bądź nie wiem ile, na ile wideo to podzielę, jak tutaj sobie budujemy bazę. W końcu to też gra, w której można mnóstwo rzeczy budować, to też jakby klocki Lego. Dobra. Podłoga będzie wyrównana. No, jestem zadowolony z tej rękawiczki. Porównując inne... Wow, nic praktycznie nie muszę robić. Teraz tak, mamy dzień. Powiedzcie, jakie bloki wam się podobają? Co byśmy mogli tutaj skraftować jako podłogę? Co to jest w ogóle? Limestone. Fajnie to wygląda, ale nie mamy itów. Bedrocku też nie mam. To jest fajne! Klek gluta potrzeba i... Na te fajniejsze bloki... Patrzcie. Nie mam, kurczę... Dobrych itów. Tutaj jest iron wall nawet. No to... Wszystkiego, żeby cokolwiek fajnego skraftować. Tutaj z kolei to żelazo, też bardzo drogie. To jest w sumie tanie, ale tak pomarańczowo, zielono. Zobaczymy. Też jest fajny blok. Też to ładnie wygląda. A to tym bardziej. Tylko że to skraftował, potrzebuję jeszcze inne, ale tu nie widzę w ogóle, żebym miał w ogóle receptę na ten blok. To też jest ładne. Tylko pewnie to się spali. To wygląda jak dywan właśnie. Blue carpet, red carpet.
Yellow carpet. No, weźmiemy to. Ja tu już miałem. To. O. Super. Skończyły mi się półpłytki. Ale to nie szkodzi. Tutaj chyba mieliśmy ich mnóstwo. Pyk, pyk, pyk. Op, stop. Ewentualnie komuś się coś nie będzie podobało. Mam teraz na myśli Jaśkena i Piotrka. To w każdym razie, bądź w każdym czasie mogą sobie tutaj przeprowadzić różnego rodzaju przeróbki tych budowli, tej bazy. Na razie sobie skraftuję ile mogę. Miodu będzie dużo potrzeby, widzę. Dobra, 300 ileś bloków, parę staków jest. Mogę to zamienić? Mogę. Teraz tak, wchodzimy i budujemy dalej. Budujemy dalej. Robię z tego podłogę. Typ. Tutaj może przyspieszymy w tym momencie, jak ja kładę właśnie te bloki. Będziecie sobie patrzeć, jak buduję właśnie podłogę, powiedzmy ze stone bricków, chociaż stone wall, block wall tutaj się nazywa. O, co tak szybko już zmarnowałem? No patrzcie, nawet nic nie zrobiłem, a już koniec bloków. Strasznie ciemno też tutaj się robi. Mam jeszcze jakieś... Coś mi się wydaje, że bardzo mało ich było. Nie wystarczy mi nawet na całość. Lol. Zrobimy tutaj ładnie. Słodnie, ładnie. Dobra, to kończę te bloki. Będę craftować następne. Chwilkę jeszcze zostańcie ze mną. Dobra, bloki mi się skończyły. Będę musiał iść dalej craftować, chociaż nie, tu jeszcze mam, no ale nie chcę was zanudzać. Ja utnę te wideo i widzimy się, jak uzbieram trochę itów i zobaczymy co dalej, tak? Także to zaraz. Bądźcie cierpliwi. No hejka, jestem tutaj z powrotem, chociaż tak naprawdę dużo nie zrobiłem jeszcze. Bardzo ciężko mi się tutaj zbiera te itemy. Długo przede wszystkim. Nie mam tak powiedzmy weny twórczej, żeby cokolwiek tutaj wybudować. Ale na początku tak sobie pomyślałem. Jaśken lubi w ogóle mieć kurczę... Jak to nazwać? Czekajcie, niech to się rozleje. On mówi, że lubi mieć przecież te kameleony. To mu coś przygotuje. Zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie tak jak sobie teraz. Tak jak sobie teraz myślę, czytajcie, tutaj rozlejemy sobie trochę tego taru. Dobra, mi się wydaje, że tak może być. W sumie chyba tak może być. Gdzie teraz to mam? Potrzebne rzeczy. Zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. Zamienimy sobie najpierw to. Węgiel? Wow. Tam też jeszcze. Tu jeszcze. No i sobie zamienimy to. Diaksową podłogę. Co tutaj ta woda robi? Czemu mi tu woda przylatuje? Czy żeby to zniszczyło? Czekajcie, coś tutaj chyba teraz podczas robienia tego zniszczyłem bodajże.
No, podskocz. Załatamy tą dziurę. Czy jeszcze nie? O, siema Jaśkę. Może mi pomożesz? Dobra, super. Tutaj właśnie zbudujemy sobie terrarium. Czekajcie, co to jest? LOL. Muszę coś sprawdzić. Bomba śnieżna. Nie, coś tutaj zamroziło, a może ta? Okej, sól. Mamy sól, patrzcie. Dobra, ja ze dwu. LOL. Mamy ściany z soli. O lol. Chwilka, ja ze dwu. Dobra, my jesteśmy tutaj z powrotem. Jaśken wszedł na Skype'a i chce od razu no grać i teraz w sumie on chce się zająć terrarium, ponieważ on lubi właśnie te kameleony, które mamy tutaj w grze. No ale oczywiście ja z nim, jemu tutaj pomogę, żeby nie był sam. Ej, ty tak naprawdę jesteś znowu zbugowany przez bombę tą. Co ty tak szybko biegasz? Wiesz, że ty masz... No, ja mam speeda. Masz takie śmigło w ręku. Teraz? Aha, lol. A teraz? Cały czas. Cały czas masz takie śmigło. Teraz? Cały czas. Takie śmigło masz, taką bombę. Masz te ogniste bomby jeszcze? Niestety nie mam. Co do nich było potrzebne? Mogę cały sufit zrobić z tego Diamond Glass? Możesz, ja na razie to zniszczyłem, ale cały sufit? No nie wiem. Albo na razie cały, spróbuję. Nie, ja bym to zostawił jako dekorację na coś innego, bo tak sufit cały, to zobacz jakie to ciemne. Chyba by było jeszcze z lampami to pozmieszać, wiesz? No właśnie, ja też bym tak chciał właśnie. To o takie coś patrz. Szachownice. Albo... No, nie wiem. Lampa diax? No nie wiem, jak tam chcesz. Ale nie chcesz się zająć najpierw lepiej terrarium? Zobacz, ja tu przyniosłem drzewa i liście. Z czego ty to robiłeś? Z trawy? Co jeszcze czego trzeba? Chwilka, chwilka. Dobra, co? To dla kameleonów ma być. To trawa, ziemia. Ja to mam. Tutaj postawiam byle gdzie. Ty czekaj, tu jest ta woda uleczająca. A wiesz co, idę coś sprawdzę, czy tą wodą, którą pobrałem, bo mam taką wodą uleczającą, także nie? Jeżeli wrzucę ją tutaj obok do normalnej wody, czy to w ogóle jakby zarazi, czy jak to powiedzieć? No. Czy coś się stanie? Nie. Daj. Po prostu wsysa, wiesz? Różnica koloru. Aha. Patrz, chwila. Tu jest normalna? Tu jest różnica koloru uleczająca, aha, to czyli mogę to tak umieścić. Tak wokół to umieszczę, po tym będziemy mogli się tutaj leczyć. Fajnie, fajnie. Ja tam idę na dół. Mogę te diaksy stamtąd wyjąć, czy nie mogę? A są tam jakieś deksy? A tu dużo jest tych Diamond Nodes same. Ja mam 17 jeszcze tych twoich, z wcześniejszych. No, spoczko, spoczko. Dobra, na razie to tak niech jest. Czekaj, mogę to pobrać i czy się to... Aha. Ale beka. Dobra, teraz mam nieskończone źródełko, powiem ci. No. To jest fajne. No super. Wow. Zrobię to później naokoło. Co ty chciałeś za diaksy? No tutaj są jakieś diaksy. Bo ty jesteś... Zobacz, czy będziesz mi widział pod wodą. Hello. Gdzie jesteś? Ej, to czekaj, na powierzchni mnie wypycha. Idę, idę, idę. Przy szybie, przy szybie. A, przy szybie. No, widzę cię. Jo. Jo. Ja ciebie też. A ty masz śmigło w ręku, ale dobra, zbugowany jesteś. No i dobra. Będę mieć śmigło w ręku. Bo budujemy najpierw tutaj, nie? No. Ale ja bym chciał te bomby. Ładnie to wygląda. Masz te lampy włożyłeś? Czy co to jest? Tak jasno się zrobiło. Na razie. Aha. Nie. Ekstraktory tutaj położyłeś. Nie! Nie! Nie wywalaj tego, ja specjalnie to położyłem. Kurde, no to sorry, a co ja mam teraz zrobić?
być podłoga jakoś tak z diamentami. No ale dobra, no to ty wybierz, a te resztę zostaw. Jak tam zresztą, jak tam chcesz. To zrób i trawę. To będzie długo trochę się wybierać. Mam 16 tych lepszych ekstraktorów. Dobra, to je wybiorę. No to co, mam to już zebrać czy nie? Zbierz, dobra, już jak chcesz to rób po swojemu, żeby nie było. Trochę odczekamy. Dobra, nie mam ekstraktorów teraz. W skrzynce gdzieś miałem jeszcze więcej. No spoko. A mi się podoba ta ściana z tej soli. No, fajna jest. Poczekaj, zobaczę co to było jeszcze potrzebne na tą bombę, to jeszcze zrobimy. Firebomb. Aha. Chyba nawet... Zaraz... Parę itów jeszcze bym tutaj zobaczył. Chcesz trochę... W ogóle powiedz mi, jakie chcesz ity. Szkło. Mam. Jest jeszcze w piecu. Szkło? Nie? Tutaj w woreczku. I jeszcze ci przyniosę w ogóle z piecu. No, spoczko. Trochę ich przepalałem. Czekaj, bo ja tu muszę wymyślić jakiś bloczek. Jakieś klocki postawić. Czekaj, coś jeszcze chciałam poszukać. Teraz tak, to nie. Skrzynki nie są posortowane, ale to już... Mam nadzieję, że w najbliższym czasie to załatwimy. Kurczę. Dobrze, ich nie ma, tyle. Ale następne skrzynki to podpiszemy, wiesz? Wszystkie. No, tak, tak. Mniej więcej. Żeby tego wszystkiego nie szukać. To było potrzebne. Jeszcze tylko coś zobaczę. Aha. Gunpowder. Masz gunpowder może? Mam 35. Nice. Możesz mi dać zaraz. Aha, dobra. Zaraz przyjdę. Czekaj, co mi tu jeszcze gra? A te... Warmorsy? Zęby Warmorsa? Mam tylko dwa, ale dobra, starczy na razie. Wow! Czekaj, tepnęło mnie. No, czekaj. Ja, patrz, ja tutaj robię ten, ścianę z tych diamond, tych glasów, czyli szkło. No spoko wygląda, ale na razie te inne rażą w oczy, nie? Ej, ja no. Ci dałem tutaj jeszcze szkło. Poczekaj, spoczko tylko. Poczekaj chwilkę. Może tak zrobić, patrz. Jep. Dobra, masz tutaj. A ty daj mi tamten gunpowder. O tak może Pajter? Czy tak brzydko? Nie, tam to już lepiej samo zostaw. Spoko. Ewentualnie inną ścianę z tego zrób. Fajnie też blok. Dasz mi ten gunpowder? A ty masz jeszcze 17 bloków tutaj tego diaksowego szkła. Spoko. Mogłoby być też diaksowe, turmalinowe, diaksowe, turmalinowe. Tylko zostaw tu może trochę tej wody, żeby było widać, wiesz? Ta szyba dobra, taka. Tylko troszkę tak to wyrównam, żeby woda była równa. Bardziej dol. Aha, dobra. Sorki, że tutaj się wody nalewa. Spoko, ja wytapetuję nam pokój. Kurczę. Ach, stwardniała lawa jeszcze. Potrzebna. Jo. Tylko czekajcie, tutaj na pewno jej nie będzie. Ej, jak ja mam płynąć na dno? Na dół. Dednę zaraz. Normalnie. Nie da się, dziwnie. Ha, bo tutaj jest te. O, dobra już. Szkoda, tylko 8 sztuk. Ale idę tapetować nasze ściany. Ty, na biało nawet spoko wygląda, nie? No. Nawet fajnie. To solo. Lol. Tylko jeden ząg. Sufit też jest tapetowo? Aha, spoko. Ty zamieni. No. Wiesz, przypadkiem się rzuci i się coś odkryje, nie? No. To jest fajne właśnie. Jeszcze mam dwie sztuki. Ale, wiesz co? Zanim,
żebym tutaj tego nie zmarnował, chyba wyłożę tutaj piasek. Przy czym jeszcze zobaczymy, jaki ma to obszar. Chyba jeszcze szkła nie wziąłem. Ja tutaj robię coś. Dobra, to niech tak jest. Oja! Okej. Okay. To już nie muszę. Tu jest taka wielka, wielka ściana. No. To na ten, na trzy grubości ściany to wzięło, zamieniło. Ano? Mam nadzieję, że to się nic nie roztopi, ale... Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Nasza baza powstaje. Zbudować? O, fajnie to wygląda. Tutaj zrobić takie coś. Bo tutaj ten Piotrek zbił. Co teraz robisz? No tutaj ten. Aha. Stawiam. Ten limestone. Zamieniasz całe? No nie wiem. Nie, raczej nie. W ogóle nie wiem, czy to tak fajnie widać. To zobacz, tak, tak niebiesko tu jest tylko. No właśnie, to też głupiej, dlatego chciałbym tu tutaj... O, od razu inaczej. Jak? Światła więcej. No. Chciałbym dodać tu jakiś ten plotek. Albo zrób po prostu całą ścianę ze szkła i będzie widać tak jakby pod wodą. No dobra, dobra. Okay. A tam, a limestone zamień po prostu na piach. Nie wiem. Dobra, może być, ale... Nie wiem, według mnie limestone jest ładniejszy. Jest ale ładniejszy? W tym oczywiście przypadku. No to zostaw, to ja zobacz, nawet... który będzie ładniej, ale w każdym razie zrób tutaj taką wielgachną. Piotrek spisze zrobić po. No to niech zrobi ładniej. Nie o to chodzi, to terrarium na... A w ogóle to na... Czy jest zwierzątka to terrarium? Jeszcze nie jest... Na kameleony tutaj tylko. Ale na moje, czy na twoje też, czy na wszystkie? Kameleony, to moje czy twoje, też możesz korzystać, tak? No wiem, wiem. Nie o to chodzi. Nie ma różnicy. Wiecie co? Ja chyba zakończę na razie ten odcinek, bo już dosyć długi. I jak chcecie śledzić dalszy przebieg tej budowli, to zapraszamy na kolejny odcinek. Bo póki co prace wstępne. Idę teraz uzbierać i jak już uporządkuję tutaj, widzimy się w kolejnym odcinku i wtedy, wiecie, trochę więcej tego zrobię. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć! Arka.